No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Nie. Jeszcze raz. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szeweral z tej strony, a to jest kolejny, drugi już odcinek. Drugi już odcinek z Pirates of Black Cove. Tak więc kolejna, tak jakby przygrywka, która ma wam coś dzisiaj mi nie idzie, po prostu te gadanie. Ma wam pokazać najlepsze strony tej gry i zachęcić do stworzenia z tej trzy na razie odcinkowej serii pełną serię let's playową. Tak więc zaczynamy. No jest Spiel starten. Bierzemy standardowo kapitana Groga. Ausfallen! I teraz tak, Ausbruch, Der Ausbruch robiliśmy w ostatnim odcinku. Faktem, nie dokończyłem z wami tego, nie wiem jak to nazwać, rozdziału. Nawet bym nie powiedział, że to jest rozdział, bo to jest króciutkie było. W momencie, kiedy się rozstaliśmy, stety bądź niestety jeszcze miałem jedno więzienie do przejęcia i tylko statek, do którego trzeba było dojść. No to, no i co? No i teraz mamy Der Sturm sammelt sich. Tak więc zaczynamy. Start klar. My w ogóle dziwi jedna rzecz. Gdzie tutaj jest typowy taki gameplay na statkach? Ja nie wiem, czy to po prostu w kolejnych tych. Captain Grog und seine neue Besatzung stachen in See und verschwanden hinter dem Horizont. Schon da wusste ich, dass der Kerl zu höherem berufen war. Doch während Grog sich dem üblen Kerker entwunden und seine Armee gesammelt hatte, zogen die Piraten und Korsaren mit vereinten Kräften gegen den größten Schatz in allen Wassern. Die Bukanierfestung in Port Royal. Port Royal, tyle zrozumiałem. Oi, we're here to capture Port Royal. It's Royal, you goof, not Royal. A Royal is something you have with cheese. We're here to capture Port Royal. But it's guarded by 7 cannons, Captain. 7! Right you are, Top Hat. Now, try to lower your voice. So long as those cannons are in service, our ships can't get close enough to bombard the town. We've got to take out those cannons. Isn't that a little Bah, it's not ambiguous. Unless you are very confused indeed. We've got to capture them cannons! Then our mates waiting near the harbor can sail in and we'll claim this Caribbean jewel for our own. Can't we just wait for the reinforcements, Captain? They'll be here shortly. Now get a move on. Let's take out some cannons! No okej. Z tego co zdążyłem tutaj podsłuchać, jeśli chodzi o naszą grę, mamy 7 dział, które musimy ogarnąć, rozwalić, bo inaczej nasze statki się no po prostu nie zbliżą do Fortu Royal. Royal, nie Royale, bo Royale to jest jakiś tam ser. Tak więc no dobra, idziemy sobie. Swoją drogą, aż jestem zdziwiony, że tak dobrze ta seria się u was przyjęła, bo... Czy ja tego... Nein! Diska nicht rozpierdolen. Okej, i co chciałem powiedzieć? 8 łapek pod pierwszym filmem. No, 8 łapek pod pierwszym filmem i to jest dla mnie coś, jeśli chodzi o takie gry, coś nadzwyczajnego, tak? Bo myślałem paradoksalnie, że Pressure lepiej się przyjmie. No ale dobra, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Moving out. Moving out. Ej, Hono. Ziutek. Hono. Mamy 7 dział do zniszczenia. Zobaczymy, czy uda nam się to zrobić w jednym odcinku. Teraz już obiecuję wam, że ten odcinek nie będzie przerwany, tak powiedzmy, w środku. Podejdźmy może tutaj, czy coś da radę zrobić. Ale nie, raczej nie. I... Ach, zawsze mnie kręci. To wy mnie tak kręcicie. Right away.
ale w taki pozytywny oczywiście sposób. Oczywiście w taki pozytywny sposób, że za każdym razem jak dacie komentarz bądź łapkę w górę, to ja jestem w niebo wzięty. A jak jeszcze mogę z wami na jakiś sensowny temat porozmawiać, to jest całkowicie. Znaczy nie, żebym normalnie nie rozmawiał z wami na sensowny temat, ale wiecie jak jest, no wiecie jak jest, czasem się zapytacie, no ja coś odpowiem i na tym się kończy, tak? Let's blow it up. That's the blow job? Like blowing up, okay. What's that? My new catchphrase. That's the way I like it. That's the way I like the woman. Dobra, mamy to blow up. Aha, tu jest to działo. O ty chamie! Do broni! Do broni! Szczury! Co mam tutaj za... Trochę lipa. O fuck! Dobra, tego to trzeba rozwalić. Ale mnie rozpiździli. Dawaj, ziutek! Czemu oni go nie gonią? Dawaj, strzel mu w pysk! Jak urząd pracy każdemu bezrobotnemu ofertą pracy. Kaperung! Okej. No my je rozwalamy, czy my je przejmujemy? That's... Please cut that out. But Captain, that's the way I like it. Okay, let me put it this way. I'll whack your toes off if you say it again. Oh, okay. I'll try to think of a different one. Try not to. And that's the way I like this. Okay, no trochę ludzi... No może... All right, men, there's another. You know what to do. Dobra, ziomeczki, wiadomo, że wiemy, co robić. Kaperunga robimy. Martwi mnie, że tak mało ludzi mi zostało, tylko de facto czwórka. We did it. Now just one more to go. Yeah, 7 minus 2 equals 1. No, Captain. 7 minus 2 is 4. No, it isn't. It's 6. Let's just agree to disagree. Keep moving. Słyszeliście, o czym mówią? Nawet nie potrafią policzyć. Rumbubudel gesammelt. Ja. Dobra. Czy ja mogę jakiś tutaj uwolnić swoich towarzyszy broni? Nie, no w sumie nie. Dobra, to chodźmy tędy. A dlaczego ty tutaj, mój pączuszku, się schowałeś, co? A dlaczego to tak brzydko tutaj stoisz i się kitrasz? Gdzie inni giną? O, tu jest jeszcze! Okej, okay, light it up! Jeszcze... Patrzcie, ile tu jest... Oh. Dobra. Zbieraj, kapelung rób. Rum bum bum bel gazamelt. Bardzo dobrze. Czyli rum. Dla osób, które nie znają się na byciu korsarzem. No dobra, no to ile mamy? 7 odjęć 3 daje ile? 16, nie? Nie no, troszkę nam jeszcze zostało tych dział. Przejdźmy się dalej. Przypominam oczywiście, kochani, że to od was zależy, która seria na kanale zostanie dokończona, czyli... Aha!
ready, Captain. Give us your orders. One for the love. Czyli na zasadzie pressure, wyścigi samochodowe naszą łódeczką, ewentualnie X-Blades, rosyjska manga, czy właśnie Pirates of the Black Coe. Jest bardzo prosto, kochani, decydujecie. Łapka w górę pod każdym filmem oraz w komentarzu, którą serię bardziej wolicie. W X-Blades już jeden z moich widzów. O, tutaj mamy jakiś Cuzamen do zebrania. A czekaj, bo ja właśnie... Najlepsze jest to, że ja chyba widzę wszystko. Tutaj, tu mamy jakiś cycylin. No to dobrze, to nie, to pójdziemy tędy. Może mi nie będzie na razie potrzebne. No, ale jeden widz już mi napisał pod X-Blades, że dawaj tą! Po prostu jak rozkaz to zabrzmiało. I sei eine! Sie werden nie... Nie wiem, co tam było. Dobra. Ciśniemy, kurwa. Ciśniemy. Jak pryszcza na dupie. Dawaj, dawaj, dawaj. Aha! Chazem pfotę. No i padnie na pysk. No fuck! Ty! Nawet trzy dostałem, Rumpelpumpel! No to dobrze, dobrze, ale została nas dwójka i kurczę, niedobrze. Can't fire a shot if you don't have any, balls, right? Boys? No undescended test. Undescend? Boys! No! Yeah, you said Jenna. Are you kidding me? Never mind all that just now, we've got a battle to win! Wiecie co, minusem tej gry na pewno jest to, że nawet jak są, rozwijają się te dialogi teraz, to one rozwijają się na tle nawet naszych poległych towarzyszy. Tam widzieliście, w lewym rogu był ten obrazek taki, tego takiego koksa, naszego tanka, nie? Który idzie z maczugiem i rozpierdalam wszystkich, nie? No, a no nie, no on już dawno... został pochowany, niestety, została nas tylko garstka, czyli będzie teraz trzeba taktycznie to zrobić, czyli atakujemy odwrót i spierdalaj, później tylko ciukamy jak kot. Dobra, trzeba jakoś tędy pójść, bo tu na pewno nikogo nie będzie, bo to jest zbyt oczywiste, że ja bym tędy nie szedł. Rumbundudel! Dobra, i teraz tak. Tu mamy działo i tu mamy działo. Ty, ej, ja słyszałem, że będzie 7 przecież tego, no dobra. Aha, jeszcze tu jest. A to Rumpelpumpel, dobra. Da ist noch eine. Ale mówi... Dawaj, stary, a nie ty leżysz! No chyba mi się nie uda, wiecie? Chyba mi się nie uda. Czy teraz? Dobra, idźmy. Może się nie spodziewają tego ataku. Dobra, Rumpelpumpel zdobyty. Kaperung. I teraz patrzcie, ja zostałem sam de facto, a zaraz zobaczcie, jak się rozwiną, no, nasze dialogi.
the way we like it. Right, Captain? Good job. But don't push it. Oh, I just thought of a catchphrase, too. But I'm gonna save it until after we blow. Sounds good. Can't wait to hear it. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze jednego Rumpelpumpa. Czyli będziemy mieli łączkę... O, to nie, to dwa mamy. Proszę bardzo. Co tu w ogóle mam? Der Sturm sammelt sich. Während Grog mit sein... Nie będę tego robił, bo mnie zaraz Niemcy zminusują. Bo ja, no tak jak powiedziałem wam w pierwszym odcinku, nienawidzę czytać po niemiecku, nie lubię tego języka. Ogólnie Niemców szanuję, bo są bardzo miłym narodem. Mam bardzo miłe wspomnienia z nimi. Aczkolwiek... O, fuck. Aczkolwiek sam język niemiecki, no nie. O, proszę bardzo, nawet mi się udało. Kaperung, kolejny. To tym, a może nam się jednak uda dokończyć to za pierwszym razem. Powiem wam, żeby... We've just got one more to go. The pleasure is all ours. For the love of Murgatroyd, lower your voice. The pleasure is all ours. Not exactly what I meant. And what the hell are you talking about? Captain means you should whisper. Oh, okay. I think I get it. Może mi się jednak uda. Może mi się jednak uda, może nie będzie trzeba robić tego po raz 68. Oczywiście wy byście i tak tego na razie nie widzieli, bo przypominam, że to jest na razie gameplay, to nie jest let's play. Ale co chciałem powiedzieć, że ten pierwszy taki jakby epizod, który wam pokazywałem... No dobra, tu jest ten następny, czyli schodzimy sobie na dół. Bo tutaj raczej tak już nie będę miał Rumpelpumpa. Mam nadzieję, że nie będzie nikogo. No, ale dobra, co chciałem powiedzieć? Pierwszy... Ej, what the fuck you doing? Dumbass. I don't give a damn. Zajęło mi to z około... 6-7 prób, żeby dokończyć ten pierwszy rozdział. Bo tak, ja doszedłem tam do pewnego momentu, to już widzieliście wszystko na filmie, ale później, tak jak mówię, przejąć te ostatnie więzienie oraz, kochani, obronić ten statek, którym będziemy musieli spierdzielać, to była masakra. Tak, wiem, pewnie będziecie wkurzeni, że wam tego nie pokazałem, ale prawda jest taka, że no mówię, nie wszystko da się pokazać tutaj. O Jezu! Rumpelpumpel, dawaj! Spierdzielamy. Spierdzielamy, bo musimy Rumpelpumpela łyknąć, a mamy ogranicznik. Tutaj, jak widzicie. I co z tego, że ja sobie... Sure thing! Sure thing! Ty, no uchlał mi się! A, ja chyba mam tu jakiś wskaźnik upicia się, czy coś. Dobra, udało się. No to kaperung. Będzie jakiś rumpelpumpel? Czy nie? The final cannon is down. Our ships are on the horizon and Port Royal is ours. Well done, Captain. You got any grog there, Crosby? My throat's a bit sore. The buccaneers are broken for now. Their forces remain strong. They will join us, and then we will be unstoppable. With the clans united under one banner, we shall rule all the waters.
Kapitel 3, czyli trzeci rozdział, mamy odblokowany. Pirates of Black Coal. Monate vergingen, die Piratenbanden schlossen sich zusammen und beherrschten die Wasser. Sie schmiedeten ein Siegel als Symbol ihrer Einheit und wählten Captain Segensreich zu ihrem König. Doch unterdessen scharte Captain Grog heimlich einen Haufen Halsabschneider und Tunichtgute um sich. Er verpasste ihnen eine Ausbildung, die sich gewaschen hatte, und führte sie mit eiserner Faust. Zusammen befreiten sie weitere Schicksalsgenossen, plünderten die Reichtümer der Kolonisten und stahlen ihnen die Kriegsschiffe. Doch den Löwenanteil der Schätze der Karibik beanspruchten die Piratenbanden für sich. Solange unter ihnen Einigkeit herrschte, konnte Captain Grog sie nicht besiegen. Und so suchte Grog sich eine Beraterin. Remember, men, we gotta take out those guards, so we can talk to the voodoo priestess. Those guards? Seriously, Captain, I appreciate all you've done for us. Dobra, kochani, to by było na tyle, bo nie będę spoilerował trzeciego odcinka, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o Pirates of Black Coal i odcinek drugi z tej serii, z tego gameplayu, halo halo. To jest drugi z trzech odcinków, które będą wrzucone na kanał. No, musicie mi wybaczyć, ale ogłoszeń parafialnych musi być aż nadto. Jeżeli się podobało, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, a przede wszystkim w komentarzu napiszcie, czy podoba wam się ta gra, czy chcecie ją dalej oglądać, czy chcecie całą serię zobaczyć. I cóż, no, bo później na podstawie komentarzy oraz na podstawie też analityki sprawdzać po prostu będę, gdzie i co bardziej oglądacie, którą serię, na którym filmiku jesteście dłużej w stanie wytrzymać, i podejmę decyzję, którą serię dokończę. Tak więc to by było na tyle, zapraszam na moje następne produkcje i pozdrawiam, Cheveral, hej hej!